Hej, witajcie, z tej strony Arkowie, a w dzisiejszym odcinku mamy Q&A. Tak jak Wam mówiłem na Instagramie, mamy Q&A i w dzisiejszym odcinku będziemy sobie odpowiadać na pytania, ale chciałbym oświadczyć, że jesteśmy w innym pomieszczeniu. To jest pierwszy Q&A w innym miejscu, więc też fajnie, coś nowego. Dobra, więc zaczynamy odcinek. Zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, który widzicie właśnie na tym paluszku, subujcie tam na dole, piszcie komentarze, no i zaczynamy. Jakie plany na przyszłość? Pierwsze pytanie. Zobaczymy, co wyjdzie. No, wiem, że może dużo nie wyjść planów, ale są plany, fajne plany. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie tak, jak powinno. No, ale zobaczymy. No, są plany, na pewno są. Kolejne pytanie to jest, kiedy nowa piosenka? Ja żadnej piosenki na razie... Wiecie co? Wy za dużo ode mnie próbujecie dowiedzieć się, a ja jestem zbyt miły i mówię. No dobra, mogę powiedzieć, będzie piosenka, ale już nie w tym roku, w następnym. I będzie to przełom wiosny, lata. Coś takiego, to będzie przełom wiosny, lata. Ale będzie. Mogę powiedzieć, że będzie, więc no, kto wyczekuje, to dostanie. Wiem, że dużo osób tu pisało, więc no, nie wiem, co wy chcecie od tych pisanek. Dobra, kolejne pytanie brzmi, kiedy będzie jakiś odcinek z mafią? Z mafią, powiadasz. No, to jest seria jakby Freeza, bo wiem, że właśnie wrzucał takie filmy z mafii. Nie jest to głupie, chociaż nie wiem, czy u mnie by wypaliło, też musiałbym mieć dużo osób do tego. Zobaczymy, może się pojawi jakiś odcinek fajny z podobnej rzeczy, ale nie obiecuję. Kolejne pytanie brzmi, czy masz aktualnie porządek w pokoju? No tak, średnio bym powiedział, ale jest. Kolejne pytanie. Na co ostatnio chorowałeś? Na co ostatnio chorowałem? Jak możecie wiedzieć i śledzicie mojego Instagrama, no to byłem chory. Ale byłem chory... po prostu byłem przeziębiony i to w sumie to tyle. Na to byłem chory, po prostu miałem katar. Czy za oknem dzieje się coś ciekawego? Oprócz tego, że jest ciemno i letko kapie deszcz, to chyba nic. Dobra, kolejne pytanie. Co wolisz? KFC czy McDonald's? No oczywiście, że McDonald's. KFC mi nie smakuje strasznie. Nie lubię KFC. Kolejne pytanie brzmi, co wywołuje uśmiech na twojej twarzy? Różne rzeczy, naprawdę. Różne rzeczy. Dobra, kolejne pytanie brzmi, czy lubisz śpiewać? No, lubię. Lubię śpiewać. Ostatnio wyszła płyta Paliona i bardzo fajna jest i powoli się uczę wszystkich piosenek. Ale nie, lubię śpiewać. Najbardziej to taki wykonawca mój to właśnie Palion, ale lubię śpiewać, tak. Kolejne pytanie. Jaki masz sposób na poradzenie sobie z porażką? Jaki ja mam sposób radzenia sobie z porażką? Jeszcze raz próbuję? Nie wiem. W sensie, no miałem jakieś porażki, ale po prostu nie poddawać się. Po prostu próbować do końca, aż się uda. Kolejne pytanie. Czy masz dziewczynę? No, ktoś tu nie oglądał poprzedniego Q&A, bo tam powiedziałem takie zdanie. Pytanie, masz dziewczynę? To pytanie już za mną łazi już takie, no, kilka dobrych miesięcy. Mam, że nie mam. A w dzisiejszym Q&A wam powiem, no, że może mam. No, więc jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, to zapraszam do poprzedniego odcinka i tam wszystkiego się dowiecie. Czy pozdrowisz Arkowy Team, podłoga? Pozdrawiam cię, bo widzę, że jesteś w moim teamie, więc pozdrawiam, pozdrawianka. Kolejne pytanie, czy będzie spotkanie z widzami? Nie wiem. Wiem, że też dużo osób mnie nie obserwuje na tym Instagramie, bo jakoś tak wychodzi. I tak trudno by powiedzieć. No ja bym coś zorganizował. Chciałbym się z wami spotkać, ale... Chyba jeszcze nie jest ten czas. Oczywiście, jeżeli byście mnie spotkali na mieście, to możecie do mnie podejść. Bardzo chętnie zrobię z wami swoje zdjęcie, czy tam autograf, czy tam pogadam z wami. To tak, ale takie spotkanie z widzami to raczej nie. Jak tam z dziewczyną? No dobrze, dobrze. Nic więcej nie zdradzam, bo to prywatna rzecz, ale jest dobrze.
Dzięki w ogóle, że pytasz. Kolejne pytanie. Czy planujesz odcinek z Robloxa lub z Minecrafta z kimś? Ja już zadawałem to pytanie na Instagramie, bo powiedziałem, że na kilka odpowiem. I tutaj macie ankietę, wyniki z tej ankiety. Dużo osób powiedziało, że by chciało, więc coś pomyślimy, żeby coś było ciekawego. Kolejne pytanie mamy od Conjurixa. Jakie plany masz na odcinki? Dużo mam planów na odcinki. Od Q&A do gier, jakieś challenge'y. I Kondziu, mam jeden, dwa pomysły, które moglibyśmy razem nagrać. Więc odezwij się na PV, to ci wszystko wyjaśnię. Bo mam fajny pomysł. Nawet jak nie mieszkasz ze mną w mieście, tylko mieszkasz kilka miast dalej, te dwa odcinki nie będą jakby stwarzać problemu, żeby je nagrać. Więc szykuj się, że może coś z tobą wleci na mój kanał i takiego fajnego, więc mam dużo pomysłów. Teraz na święta będzie też, myślę, że fajny i gruby materiał świąteczny, taki przyjemny. No nie wiem, nie mogę wam za bardzo mówić. I tu widzę, że są następne pozdrowionka, więc pozdrawiam FP Arkowy 123, podłoga, też pozdrawiam. Mogę być na odcinku, możesz być, nawet tutaj cię wkleję, o, tutaj macie. Zobacz, jakaś Tomczak też pyta się, czy ją pozdrowię. Pozdrawiam cię, Tomczak. No, więc to najwyraźniej tyle z właśnie Q&A, były bardzo fajne pytanka. Odpowiedziałem i możecie się przyzwyczaić do nowego miejsca, bo tu będzie się teraz najczęściej wszystko działo przez najbliższe 2-3 lata, więc coś się kończy, coś się zaczyna i właśnie się zaczęła nowa era u mnie na kanale. Do zobaczenia i cześć!